21 listopada, czyli za parę dni, odbędzie się premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. No i szykuje się skandal, ponieważ mamy tutaj chociażby, tak jak widzisz, przedstawienie jest przeznaczone dla widzów naprawdę dorosłych i zawiera treści pornograficzne. Co by to nas interesowało, fotografów? Nas bardziej interesuje, tutaj jeszcze dodam, że jest to przedstawienie jest w reżyserii Eweliny Marciniak i nas bardziej interesuje to, czyli plakat Śmierć i dziewczyna reżyseria Ewelina Marciniak, projekt graficzny Natalia Kabanow. Te plakaty są wywieszone w przestrzeni miejskiej i każdy może je obejrzeć, każdy ma do nich dostęp. Czyli poza tymi osobami, które kupią bilet, które będą chciały się wybrać na reklamowane przedstawienie jako pornograficzne, podobno są zatrudnieni aktorzy porno z Czech do odgrywania roli. Natomiast te plakaty są wywieszone publicznie. No i pytanie jest takie, czy ta wolność artystyczna nie narusza czyichś praw, czy nie wchodzi z butami w czyjąś wrażliwość. Nad tym będziemy się zastanawiać, głównie nad treścią graficzną tego plakatu, a tymczasem zapytajmy rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, co o tym sądzi, ponieważ Urząd Marszałkowski, jak tutaj widać na dole, jest sponsorem, wspiera to przedstawienie. Urząd Marszałkowski jest, czy samorząd województwa jest organizatorem dla tego teatru, czyli w tym sensie dotujemy działalność teatru w sensie ogólnym. Natomiast nie ma żadnej szczególnej, specjalnej dotacji, która by dotyczyła tego albo innych spektakli. Zresztą większość, część artystycznych dzieł, które powstają w Teatrze Polskim, to te powstają w związku z dotacją, którą teatr otrzymuje od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to jest teatr, który jest finansowany wspólnie przez samorząd i ministerstwo. Rozumiem, że jakiś podział tam współfinansowania czy współfinansowania. Mniej więcej jest pół na pół. My zapewniamy jakby organizację teatru, natomiast działalność czy twórczość artystyczną dotuje w przeważającej mierze. Czy powiedzmy taki jest sens tego podziału, że samorząd ma zapewnić działanie i funkcjonowanie teatru, ministerstwo ma zapewnić właściwą twórczość. No właśnie o tę twórczość chciałem zapytać tutaj, ponieważ na stronie przedstawienia Śmierci dziewczyna jest tutaj napisane tak: przedstawienie jest przeznaczone dla widzów naprawdę dorosłych i zawiera treści pornograficzne. Czy to oznacza, że Urząd Marszałkowski promuje czy wspiera przedstawienia zawierające treści pornograficzne? No mógł pan to samo pytanie zadać w pokładzie, czy to prawda, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera spektakle, które zawierają treści pornograficzne? Oddzielnie się odniosę. Nie wiem, czy ono jest dobrze postawione. Znaczy, na razie wiemy tylko tyle, że taka informacja się pojawiła w mediach. Wiemy też, ale też ona jest niespójna, dlatego że nawet w wywiadzie, który się ukazał chyba w Newsweeku ostatnim, w każdym razie online jest to widoczne, pan dyrektor Mieszkowski twierdzi, że tam pornografii nie ma, że pornograficzna to jest rzeczywistość, w której żyjemy. I w tym sensie tak naprawdę trudno się dzisiaj odnieść do tego, co rzeczywiście będziemy oglądać, czy będą widzowie oglądać na scenie teatru. Nie wiemy, na ile ta zapowiedź i to, co się dzieje w mediach, ma charakter tak naprawdę jakiegoś działania marketingowego, który ma na celu wypromowanie tego spektaklu, bo nie wiem, czy pan wie, ale tutaj teatr donosił, że ma wysprzedane bilety do końca roku. Informacja o tym wzbudziła dużo emocji, także wzbudziła dużo emocji wśród radnych, bo też trzeba pamiętać o tym, że teatr jako taki ma bardzo dużą autonomię, jeśli chodzi o sferę kreacji artystycznej. My w gruncie rzeczy mamy możliwość wpływania w układzie formalno-prawnym na działalność teatru oraz oczywiście w sposób naturalny kontrolujemy finanse teatru, czy wszystko się odbywa w zgodzie z prawem, w szczególności w układzie takim rozrachunkowym, i to robimy. Natomiast nie mamy wprost możliwości ingerowania w działalność artystyczną teatru, bo po przedstawieniu, znaczy jest taki jeden moment, w którym powiedzmy jakaś formuła naszego udziału w tym jest, mianowicie kiedy akceptujemy plan roczny premier, które się odbędą. No tylko, że wiadomo, że to jakby niewiele mówi o rzeczywistej zawartości każdego spektaklu, bo ja pamiętam doskonale, no trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł czuć niechęć do Lalki Plusa, tak? Ale okazało się, że nawet tam można było wykreować sceny
z nagością, dosyć obfitą zresztą, więc ten nasz udział w możliwości oceny jakiegokolwiek spektaklu przed jego wydarzeniem jest żaden. Rozumiem. Bo to się odbywa już na etapie twórczej działalności reżysera, aktorów, no wszystkich tych osób, które biorą udział w tworzeniu danego spektaklu. No my w tym już nie uczestniczymy. Trudno jest nam też oceniać cokolwiek, czy krytykować w momencie, kiedy de facto my nie wiemy, co na tej scenie zostanie pokazane. Ale nie niepokoją nie pana wiemy, właśnie nie takie doniesienia, że... Tak jak mówiłem, to wzbudziło pewne zaniepokojenie. Zresztą członkowie zarządu województwa w takiej ocenie prywatnej uważają, że oczywiście teatr nie jest miejscem, gdzie powinna się odnajdować pornografia. Tym bardziej, że dodatkowe zaniepokojenie budził fakt, że w tej samej sztuce, w tym samym spektaklu ma zagrać dziecko. Co prawda było to od razu prostowane, korygowane informacjami, że tam ta osoba nieletnia nie będzie miała żadnego kontaktu z pozostałą częścią spektaklu, która być może właśnie jest dla widzów dorosłych przeznaczona. Natomiast ciągle mówię, my się poruszamy w sferze domysłów, w sferze pewnego rodzaju niedomówień, albo właśnie wręcz pewnej wykrzywionej rzeczywistości, która została specjalnie wykrzywona po to, żeby ten spektakl zdobył taki rozgłos. No, czyli na pewno, bo to już zostało zapowiedziane, tak? Na pewno spektaklem, ale nie samym sobie, raczej generalnie sytuacją w teatrze, bo sytuacja w teatrze jest trudna także w ujęciu finansowym, bo ten spektakl, powiedzmy, jest jakimś tam jednym z elementów, które budzą emocje. My od dłuższego czasu borykamy się z problemem finansowania teatru i nieustającego przekraczania budżetu przez dyrektora. To jest dla nas większy problem na dzisiaj niż w ocenie w ogóle funkcjonowania teatru, niż jakby te zapowiedzi, które się na dzisiaj pokazały. Oczywiście też zostało to już powiedziane, że zarówno zarząd, jak i Komisja Kultury Sejmiku będzie o sytuacji w teatrze w najbliższym czasie rozmawiać i ta sztuka na pewno będzie, czy powiedzmy to, co rzeczywiście się objawi na deskach Teatru Polskiego, będzie przedmiotem dyskusji, no bo ja rozumiem, że nawet jeżeli jest tak, że radni nie mogą wprost ingerować w treści wystawiane na deskach teatru, to z całą pewnością mogą wyrazić swoje zdanie i pewnie to zrobią. No więc my ze swojej strony na pewno nie będziemy, bo nie mamy też takich prawnych możliwości, nie będziemy ingerować w spektakl, bo też nie chcielibyśmy sprowokować jeszcze większego skandalu niż to być może będzie miało miejsce. To nie wszystko. Będziemy jeszcze tutaj analizować tę treść wizualną. Oczywiście w tym kontekście, o którym wspomniał rzecznik prasowy, zwłaszcza, że tak jak jeszcze raz przypomnę, ma być to przedstawienie zawierające elementy pornograficzne, czyli ma się tam odbywać akt seksualny na scenie. I jest tam jeszcze takie doniesienie, że ma tam być obecne dziecko, czy w trakcie tego, czy obok tego przedstawienia. Także generalnie całość zapowiada się bardzo, bardzo kontrowersyjnie i zapowiada się po prostu na duży skandal. My zajmiemy się bardziej tą treścią wizualną i tym kontekstem. Także zapraszam na następny materiał.